Cześć wszystkim, tu Julka, witam was w... Noir. Czarny. Noir. Witam was w nowym vlogu. Dzisiaj mamy 8 marca, dzisiaj jest Dzień Kobiet, a więc chciałabym wszystkim kobietom złożyć serdeczne życzenia, abyście były piękne, czuły się piękne, kochane, szanowane, bezpieczne i szczęśliwe przede wszystkim. A i wszystkiego dobrego, nie tylko dzisiaj, ale na cały, cały rok. I teraz słuchajcie, jest 9:46, lecą te sobie wiadomości, jak zawsze od rana. Dorą wyszedł do lekarza, a Aleksio sobie teraz rysuje kredkami, wyciągnęłam mu kredki. Dlatego, że zjadł od rana, a ja teraz muszę coś zjeść, bo jeszcze nic od rana, słuchajcie, nie jadłam, bo tak wstałam, wyskoczyłam z Maxem, a chłopaki się tam leloszyli jeszcze, a musiałam zadzwonić do banku, odwołać spotkanie, wziąć je w ogóle na za 2 tygodnie. Czerwony. Różo. Póki nie powiem po francusku, to mi nie da spokoju. Nie wiem, czemu. No nie wiem dlaczego. Tak woli, tak sobie ubzdurał i ja... Mimo, że mówię do niego naprawdę dużo po polsku, staram się naprawdę, a moi rodzice mówią do niego tylko i wyłącznie po polsku, Agnieszka mówi do niego tylko po polsku, a czasami się zapomni i zacznie mówić po francusku, ale staram się ją tam poprawiać. On tylko po francusku chce. Nie chcę w ogóle, jedne słowo po polsku, jakie umie powiedzieć, to nie i kwiatki. I nawet nie chcę powtarzać, bo jak po francusku poproszę go, żeby po sylabach mi powtórzył, to powtórzy mi wszystko, a jest w stanie rozróżnić, że dane słowo, o którego proszę, jest po polsku i nie chcę. Gri. Moi. A, noir. Czarny. Nawet nie spróbuję, no ale trudno, może któregoś dnia to przyjdzie, tak niestety. Dzieciaki mają, że wybierają sobie czasami jeden język i tego jednego się trzymają, którym jest im albo łatwiej, albo jakoś tak bardziej dociera do nich po prostu. Wiecie, dzieci w żłobku mówią po francusku, pani w żłobku mówi po francusku, pani w sklepie mówi po francusku. Nic nie mogę zrobić. Ja idę sobie zaraz zrobić jakiegoś tosta z dżemem, dlatego że właśnie jestem głodna i na 14:45, wczoraj powiedziałam w ogóle w vlogu 14:44, nie wiem co mi odbiło. 14:44, tak? Dżem mi przyniosłeś? Oui. Mamy zrobić tosty z dżemem? Co? A dla mnie? Oui. Czy dla ciebie? A ku? On ouvre? Oui. On va ouvrir. A tu. Na 14:45 jedziemy do szpitala i taki w ogóle dzisiaj będzie dzień od rana. Chciałabym trochę ogarnąć, pościągać pranie, które Lolo wczoraj zrobił, bo już wszystko jest suche, bo zdjęłam już pościel, a więc chciałabym zmienić i moją pościel, i naszą pościel, i Aleksa pościel, żeby wszystko było świeżutkie i mówię w sumie to tyle. Tutaj mam blender, też wyciągnęłam go, bo muszę go dobrze umyć, wyparzyć przed pierwszym użyciem. Ja tak mam, że jak kupuję coś, czy to nie byłby czajnik, toster, cokolwiek, to ja wszystko wyparzam. Nie wiem dlaczego, jakoś tak nie wiem skąd to wyszło i umycie dla mnie jest za mało, więc ja wszystko wyparzam. I tyle, pogoda dzisiaj beznadziejna, ale to nieważne, bo jest strasznie, strasznie brzydko. Od poniedziałku miało być już pięknie z tego co widziałam. A wczoraj pokazywali tak, a dzisiaj już wcale nie pokazują, że będzie pięknie, już zmienili zdanie, będzie tak normalnie jak teraz. Ale marzec zawsze taki jest, a więc umilam sobie ten marzec z vlogami i mam nadzieję, że wam również. A więc po tym mega długim wstępie, tak jak zawsze, zapraszam na nowego vloga. Dzisiaj na vlogu w Decathlonie pokazywałam wam te torby na przebitkach i w końcu wzięłam jedną różową, nie wiem dlaczego. Stwierdziłam, że biorę różową, będzie taka fajna, na co dzień takich nie noszę, a więc na siłownię. Dlaczego nie? Na długim paseczku. Ona jest z firmy Newfeel i kupiłam ją za 7 euro i stwierdziłam, że będzie mega, dlatego że ja miałam taki różowy plecak. Mama. Tak? On. W ogóle nie mogę mówić, mam taką czkawkę. Cały czas czkam. A więc tak, ja miałam taki różowy plecak z Adidasa. No, podobny róż, może trochę bardziej jasny. I nic mi się nigdy nie mieściło. Wszystko mi zawsze wypadało, wkurzało mnie to. A więc stwierdziłam, że wezmę sobie taką torbę. Ona była pokazana, że również może służyć jako podręczny na lotnisko. Ale naprawdę fajna, z taką małą kieszonką za 7 euro. To naprawdę niedużo, bo podobało mi się jakieś tam Nike, Adidas i tak dalej. Ale słuchajcie, na razie stwierdziłam, że nie. Przecież ta też jest ładna, nie chodzi o to, żeby mieć firmowe, tylko o to, żeby dobrze się sprawowała, więc wzięłam sobie taką. Myślę, że będzie naprawdę fajna, bo mam dużo luzu, schowałam buty, ręcznik, ubrania na przebranie, wiecie, tak dalej, rękawiczki, wszystkie swoje rzeczy i mam jeszcze dużo miejsca, a więc to jest fajne, bo po prostu nie będę miała tego wszystkiego ściśniętego, bo jak miałam właśnie plecak, otworzyłam, wszystko mi potem wypadało, wkurzało mnie to strasznie, mimo wszystko, że mój plecak był spory, ale ja taki wolę mieć luz niż ciasno.
Tam jest, poczekaj, tam jest woda. Skarbie, tam jest woda, widzisz? No weź, to jest twoja butelka wody. No weź sobie. A więc jeśli szukacie jakiejś fajnej torby, to za 7 euro naprawdę świetna. Polecam wam, mam nadzieję, że będzie mi się dobrze sprawować. Jasne, że to nie jest najgrubszy materiał na świecie i tak dalej, ale z samochodu na siłownię. No, jeszcze woda. Mi dasz wodę? Oui. Dziękuję, skarbie. A twoja butelka jest tamta, a ta jest moja. Tak? Mama ma czkawkę, dobrze mi się zrobi, żeby się napić. Nie ma ciastek teraz. Smacznego! Przysunąć sobie talerzyk troszkę. Jest 12 i my właśnie usiedliśmy z Aleksem do stołu. My nie wiedziałam, na co mamy tak naprawdę ochotę, więc stwierdziłam, że zrobię jajka z papryką, po prostu do tego kawałek pieczywa z Lidla. Nicoletta, wiem, że też lubię właśnie pieczywo z Lidla. Ja też tylko tam kupuję pieczywo, dlatego że moim zdaniem jest najlepsze. No chyba, że kupię je w piekarni, ale to tak różnie bywa. Właśnie stwierdziłam, że zrobimy sobie jajka, bo drugie śniadanie było dosyć późno, a więc nie miałam też ochoty jeść nic takiego dużego. Jemy sami, dlatego że Lolo jeszcze nie wrócił od tego lekarza. I właśnie chciałabym zjeść teraz, bo może uda mi się Aleksia troszkę położyć spać, bo wiecie, w żłobku on normalnie... Aleksio, nie bawimy się tak. Dlatego, że on, słuchajcie, w żłobku zawsze, zawsze śpi codziennie, przynajmniej godzinę, półtorej. I chciałabym, wiecie, żeby do tego szpitala po południu był wypoczęty. A więc postaram się zrobić tak, aby przyśmiało mu się chociaż na pół godzinki, żeby odpoczął. I my zabieramy za jedzenie, bo już jestem głodna w sumie. Cześć, odzywam się tak dosłownie na sekundkę, dlatego, że my jesteśmy właśnie w drodze do szpitala. Wszystko mam tutaj spakowane, wszystkie dokumenty, mamy godzinę do naszego spotkania, a szpital jest 20 minut stąd, a więc miałam sobie takie naprawdę dobre 40 minut zapasu, dlatego że nie wiem, jak to będzie wyglądać z parkingiem. Nie wiem również... Czemu płaczesz, skarbie? Nie płacz. Nie wiem, jak to właśnie będzie wyglądać ani z parkingiem, ani z tym, czy będziemy musieli wcześniej robić rejestrację. Do dziadka pojedziemy w tygodniu, obiecuję, mama, dobrze? Dziadek jest w pracy dzisiaj. Wiesz? W weekend pojedziemy. No, a więc mówię, wezmę sobie 40 minut zapasu, dlatego że nigdy nie byłam w tym szpitalu, nigdy nie byłam, wiecie, byłam w tej miejscowości, tak? W restauracji czy w Ikei i tak dalej, bo to jest w tym samym miejscu, tak? Ela. Ela? Ale nie w tym szpitalu, im nie chcę błądzić i tak dalej, tylko zapomniałam wziąć jakichkolwiek drobnych na parking, a więc mam nadzieję, że kartą będzie można zapłacić. Tak? No tam nie możemy jechać, skarbie. Ale słuchajcie, tyle, my jedziemy, bo Alek się coś taki nie bardzo zadowolony jest, nie wiem dlaczego w sumie. Nie, może się też stresuje, sam widzi, że gdzieś znowu jedziemy, tak? Tak, skarbie? Nie płacz, pojedziemy do szpitala, no po to jedziemy, żeby ci pomogli, wiesz? Będzie później już lepiej, nie płacz. Jesteśmy w domku i jestem wykończona, muszę wam powiedzieć. Naprawdę, niby w szpitalu szybko nam poszło, bo łącznie byliśmy na miejscu godzinę 10, co moim zdaniem na spotkanie i tak dalej, wszystkie dokumenty. To nie jest dużo, ale było tak niemiłosiernie gorąco w tym szpitalu, że się po prostu nie dało wytrzymać. Aleks się zaczął wkurzać, bo nie zasnął mi w końcu południe, denerwował się. No po prostu nie był, wiecie jak to jest, dzieci, szpital, pełno ludzi chorych i tak dalej. On nie bardzo mu się podobało dzisiaj po prostu. Takie ostatnie ma dni ciężkie, bolą mnie jego troszkę te ząbki, a więc też staramy się zrozumieć, że to bardzo możliwe, że dlatego jest taki poddenerwowany, no ale już w poniedziałek, już jak mu się zagoi, to powinno być wszystko ok, i już jak będą jakieś kaprysy, to nie będzie mógł mi powiedzieć, że boli go ząb, bo już wtedy nie będzie go na pewno nic tam bolało. I tyle, słuchajcie, wszystko zrobiłam, wszystkie dokumenty, wszystko mi przeszło fajnie, bo troszkę się bałam, że tam może coś nie przejść, ale wszystko mi fajnie przeszło i w poniedziałek zadzwonią do mnie 48 godzin przed, żeby mi powiedzieć, na którą godzinę mam przyjść w poniedziałek, a więc jestem trochę w szoku, że mam operację w szpitalu, jak to się mówi, że Aleks ma operację i że 48 godzin wcześniej oni mi powiedzą kiedy, no ale trudno, tak, tak mi powiedzieli, że tak się dzieje i w piątek do mnie, ja mówię, to 48 godzin wcześniej, to w sobotę. A ona, bo ja mówię, mamy na poniedziałek, ona nie, w piątek w ciągu dnia ktoś do ciebie zadzwoni, a więc muszę siedzieć przy telefonie w piątek, żeby złapać
ten telefon, jak ktoś tam do mnie będzie dzwonił, a więc wiecie, też tak śmiesznie trochę, że nie mogli mi teraz już powiedzieć, tylko będą dzwonić i informować na którą godzinę i prosiłam ją tak dzisiaj skromnie, czy nie dałoby się z samego rana, jak najwcześniej się da, bo ona tam mówi, bo ja się pytam, czy trzeba być dużo przed czasem, ona nie, na przykład jak masz na 8.15, to wystarczy, że przyjdziesz na 8.15 i o tej 8.15 klikniesz, że bierzesz swój tikecik, tak? A ja mówię, a okej, dobra, i ja tak, a wie pani, że nam by bardzo zależało od samego rana, a ona mówi, że z reguły tak starają się dawać dzieci, że dziecka z reguły nie dają, wiecie, na 16, tylko właśnie starają się brać od samego rana, bo zdają sobie sprawę, że dziecku jest ciężko trzymać 6 godzin bez jedzenia, picia, wiecie, no ciężko jest, tak? To jest logiczne, tak? A zwracacie się, że to jest szpital prywatny, naprawdę byłam zadowolona z obsługi, z tego jak to wszystko wyglądało, z tego jak ci ludzie byli mi profesjonalne. To jest nowiutki szpital, on, jak to się mówi, jeszcze 10 lat temu w tamtym miejscu nie było nic, a więc naprawdę jest nowiutki. I na pewno zrobię filmik oddzielny za jakiś czas na temat właśnie tej całej operacji Aleksa, jak to wszystko wyglądało, na temat takich ogólnych kosztów, na temat tego, dlaczego dziecko musi mieć protezę. I w ogóle poczytałam sobie wczoraj w internecie, bo mówię, kurczę, to tylko my tak naprawdę, wiecie, tak sobie czułam się taka, wiecie, samotna w tej całej sytuacji i na różnych stronach, forach i tak dalej, wpadłam na tyle mam, które opisywały podobną sytuację. Właśnie jedna mama opisywała, że córeczce 4-letniej też się przewróciła, czy coś tam miała i też wyrwali 4 mleczaki po prostu, bo weszły jej w środek, w dziąsło. I ona też właśnie pytała się, że zastanawiała się długo nad protezą i tak dalej. A więc to nie tylko my, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieci do 5 roku życia ma zakładane te protezy. Później protezy są różne rodzaje protez. I dlatego mówię, zrobię taki informacyjny filmik, bo może to doda otuchy trochę mamom, które właśnie mają tą samą podobną sytuację, że po prostu trzeba wyrwać przedwcześnie mleczaki, a nie wolno zostawić tego miejsca stałego, nie wolno zostawić tego miejsca wolnego, trzeba tam wstawić protezę dla dobra dziecka, bo właśnie wiele z was mi pisało, że wyrwać i zostawić, nie wolno tego tak zostawić. Ja już odpowiadałam tam czasami w komentarzach, ale myślę, że zrobię taki oddzielny filmik informacyjny, bo we wszystkich krajach to wygląda tak samo, tak? A mówię, może ja też potrzebowałam otuchy, tak? I zaczęłam sobie googlować, szukać, a więc może dodam komuś otuchy i po prostu tak informacyjnie opiszę, opowiem, jak to wszystko się działo i nagram to może dopiero za jakiś miesiąc, wiecie, bo poczekam, jak to się będzie wszystko goiło, jak to będzie wszystko wyglądało, po tym jak założymy protezę, nagram wam to wszystko przed, po, nie ma problemu dla mnie i wtedy będziecie mogli zobaczyć po prostu, jaka jest zmiana i tyle, słuchajcie. Jestem naprawdę padnięta, Lono wyszedł na chwilkę z domu, zaraz wraca, zrobimy sobie jakąś kolacyjkę i zobaczymy. Ale jest 17, więc jeszcze tyle dnia przed nami, a mówię, już jestem taka podnięta, bo za ciepło było w tym szpitalu, a tak jest, że jak jest za ciepło, to człowiek się tak od razu męczy, a więc odezwę się do was pójść. Słuchajcie, nie pożegnałam się z wami wczoraj, wiem, że nie nawet się jak kończę vloga bez pożegnania, a więc stwierdziłam, że po prostu teraz wam powiem cześć. Wieczorem była 17 i skończyłam już kręcić tego vloga i zdaję sobie sprawę, że jak teraz go zmontowałam, to jest taki trochę lelum po lelum, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodoba. Wiecie, jak to jest z dzieckiem do szpitala i tak dalej, a mimo wszystko trzymam się tego i chcę kręcić te vlogi. Taki dzień typowy z życia. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę dla otuchy i widzimy się jutro. Pa! You will always be the heading out to sea.